Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Realu Betis. W końcu mamy tutaj Super Puchar Hiszpanii, w końcu mamy tutaj za nami Mistrzostwo Świata, które muszę wam pokazać, bo tutaj się działo dużo Mistrzostwa Świata. Zobaczcie, jaka była grupa A: Hiszpania, Gana, Islandia, Katar. Grupa B: Francja, Meksyk, Iran, Maroko. Grupa C: Niemcy, Turcja, Australia, Chile. Grupa D: Holandia, Włochy, Brzegi Kościołowej, Korea. Grupa E: Kolumbia, USA, Grecja, Japonia. Grupa E: Szwecja, Chorwacja, Brazylia. W takim składzie nie wyszła z grupy. Rozumiecie to? Brazylia wygrała jeden mecz z Nową Zelandią i przegrała z Chorwacją, ze Szwecją. Ze Szwecją, która grała w takim składzie. Proszę Państwa, to jest śmiech na sali, ale, to nie koniec sensacji. Grupa G, Polska wychodzi z grupy, no jest to zasiada. Ale co jest lepsze, w kadrze polskiej nie ma Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski w tym czasie gra wszystko od dechy do dechy w Bayernie Monachium, 15 bramek w tym sezonie, a nie dostaje powołania. A w jego miejsce jest Patryk Klimala. No naprawdę coś pięknego. Urugwaj odpadł. Urugwaj nie miał jakiejś tutaj mocnej ekipy, ale wciąż jest tu kilku ciekawych zawodników. Grupa G: Argentyna z Di Marią, Messi w składzie. Naprawdę z mocną ekipą. Odpada z Mistrzostw Świata. Wygrali z Kanadą i przegrali 1-0 z Anglią, 1-0 z Nigerią, 2-0 z Anglią. Przechodzimy do fazy pucharowej, gdzie, jak widzimy, Hiszpania pucharnych wygrała z Meksykiem, Francja wygrała 4-0 z Ganą, Niemcy wygrali z Holandią, Turcja wyeliminowała Holandię, Chorwacja, Kolumbię, USA wygrało pucharnych ze Szwecją, Nigeria pokonała 1-0 Belgię i Victor Osimhen w tym turnieju strzelił 8 bramek, a Polska przegrywa 3-1 z Anglią. Ćwierćfinał. Turcja pokonuje Hiszpanię po dogrywce. Francja ogrywa 3-0 Niemców, Anglia 1-0 Chorwacja i Nigeria wygrywa po rzutach karnych z USA. Półfinał. Nigeria, Turcja 3-0, Francja, Anglia 2-1. Baraż o trzecie miejsce, Anglia wygrywa 4-3 i Francja wygrywa 3-0 z Nigerią. Z Nigerią w takim oto składzie. Naprawdę ten zawodnik po mundialu tutaj mocno wystrzeli. Chukwueze naprawdę, że doszedł do finału, grał na Mistrzostwach Świata, 6 spotkań, 1 bramka, 2 asysty. Naprawdę, naprawdę coś pięknego. Zobaczmy sobie tutaj nagrody. Jeszcze Osimhen został najlepszym piłkarzem, na drugim miejscu został James Ward-Prowse, na trzecim Ousmane Dembele. Złotego buta dostał Marco Asensio, 8 spotkań, 1 asysta. Najlepszy młody piłkarz Mason Greenwood, 11 marzeń. Zobaczcie, co to jest. Naprawdę Uzoho, wypożyczony z Dortmundu. Dograł kiedyś od kariery Deportivo La Coruña, kojarzy tego zawodnika. Naprawdę ciekawa sytuacja. Bramka turnieju to nie. Najlepszy bramkarz Uzoho. 7 spotkań, 3 czyste konta. A co u nas? A u nas w Betisie wszystkie mecze sparingowe wygraliśmy, no tutaj składy były, jak widzicie, jakieś tutaj mocno rezerwowe i teraz wygraliśmy 3-1 z Celtą Vigo, ale w tym odcinku zobaczycie, jakie naprawdę ciężkie rzeczy są przed nami i dlaczego nie wykupimy tego zawodnika. Wydaje mi się, że patrząc na jego cenę, jego po prostu my możemy go kupić za 20,5, nie jest to wart ceny, przynajmniej tak mi się wydaje. Tu jeszcze mam zawodników, ale jeszcze zobaczycie, kto już nie będzie z nami, bo tu już mamy potwierdzone tutaj kilka transferów z klubu. Mamy kilka transferów do klubu, więc równowaga będzie. Ale naprawdę zdziwicie się, kto nas opuści i za jakie pieniądze. Wydaje mi się, że taki skład może być, więc przechodzimy do meczu przeciwko Walencji w Superpucharze Hiszpanii.
miałem pogadać innych cel z Celtą, ale nie wiem, coś tam kliknąłem, ale wolałem zagrać tutaj mecz Super Pucharu, bo później może być finał na przykład z Barceloną albo z Realem, więc mogłoby to być fajnie. Dani Martin, proszę Państwa, pojawiła się oferta za niego. Tutaj mamy wartość jego. Został trzecim najlepszym bramkarzem świata i dostał ofertę z Chelsea na 30 milionów. Odrzuciłem to, bo mówię, wychowanek tutaj, znaczy wychowanek, jest z nami od pierwszego dnia. Podoba mi się jego gra. Fajnie, fajnie tutaj mieć kogoś z tego Betisu prawdziwego. Więc wolę go zostawić. Chociaż jeżeli by się oferta 40 milionów, no to wtedy musielibyśmy się zastanowić. Ale szkoda, bo to Hiszpan. Zawsze do tych przepisów, tego wszystkiego mamy zawodnika. Ale o transferach jeszcze powiemy sobie w tym odcinku, bo naprawdę mamy tego naprawdę bardzo dużo. Mamy też kilku zawodników, którzy do nas przyszli. Mieliśmy też opcję, żeby ściągnąć Daniego Ceballosa, którego wszyscy wiemy jest wychowankiem Realu Betis. Ale niestety no, dostał ofertę z Chin i tam mu dają 120, czy tam, przepraszam, od nas chciał, żebyśmy mu dali 120 tysięcy tygodniowo. No, na nasz klub to jest bardzo dużo, nie możemy tworzyć kominów płacowych, więc no niestety nie zgodziłem się. Odszedł od nas Ryan Gold, ponieważ no, dostał ofertę z Anglii, a jak wszyscy wiemy, jak oferta z Anglii się pojawia, no to tam duże pieniądze się pojawiają i oczy zaczęły mu się świecić i wymusił na klubie, żeby go sprzedać. 12 milionów, wydaje mi się, że kupiliśmy go za dobrą cenę i sprzedaliśmy go też za dobrą cenę. Dał nam tutaj mistrzostwo, fajnie grał w tym sezonie, ale jednak trzeba patrzeć pod kątem finansów, możliwości i tego, jaki mamy kadrę, jak my chcemy grać. Więc wydaje mi się, że to był dobry ruch. Jak widzicie, w składzie nie ma Mele. Zobaczymy, może w tym odcinku zostanie to potwierdzone. Ale będzie to kolejny może kolejny ciekawy tutaj ruch na rynku transferowym. Zobaczymy, jest tego dużo. Na pewno pozbędziemy się zawodników, których nie chcemy i nie chcieliśmy. Chociaż pozbędziemy się też zawodników niestety, którzy odgrywają rolę kluczową w naszym zespole. Ale niestety, no, oferty, no i niestety niektórzy, dla niektórych Real Betis to nie jest jakiś wyznacznik ciekawy, więc chcą odejść. Więc, no, zobaczymy, co przyniesie okno transferowe. Wydaje mi się, że możemy zobaczyć tutaj bardzo, bardzo dużo fajnych takich rzeczy związanych z naszym składem. Więc, no, dużo przed nami. Na pewno teraz, jak to będą mecze, to będą tylko mecze pokazywane, żebym nie pokazywał wam tego okna transferowego, żebyśmy zagrali sobie 3 mecze, żebym ja to okno transferowe mógł zagrać jak najszybciej i żebyśmy mogli to dalej ciągnąć. Także czas na zmianę. Charles Alenia się pojawi na boisku. Też za niego oferty były, ale nie wydaje mi się, żeby to był moment, żeby go sprzedać. Chukwueze, no troszeczkę sobie odpocznie. Potrzebujemy tutaj kogoś z przodu, bo tutaj widzimy Walencę mocno atakuje, a my tutaj, no, tak średnio. Na razie więc czekamy. 0-0 w meczu Realu Madryt, Barcelony. Real odwrócił losy spotkania po porażce, po przegrywaniu, po byciu, no, w złej sytuacji. Przegrywali 1-0 po bramce Griezmana w czwartej minucie. Odrobili straty. I tak się zakończył wynik ich spotkania. Przynajmniej jeszcze 6 minut emocji. I mamy tutaj Dagba, przejęcie, Lannes, Dagba. Ach, tu za błąd, przejęcie teraz, Vlahović, podanie do Maxi Gomeza, ale tutaj Arezzo teraz się urywa i Domenech broni, Gagliardi przy piłce, Manuel Ugarte, Fischer, ależ tutaj błąd. Oj, czyżby będzie faul? Tak jest, mamy rzut wolny, ostatni stały fragment gry, ostatnia akcja tego spotkania. Do piłki podchodzi Olaza, wrzutka w pole karne i Goodell przyjmuje, ale teraz idzie Maxi Gomez z kontrą, proszę Państwa, i pięknie tutaj zachował się Colin Dagba. Ależ dalej tutaj. Ach, mamy to, mamy remis. Nie jestem zadowolony z tego remisu. Mamy tutaj, jak to nie mamy zmiany?
Ja cię kręcę. No to bez sensu jest ten puchar zły. Tu powinna być zmiana jeszcze jedna. Olaza i Erik Bailly nad poprzeczką. Diallo został drugim najlepszym piłkarzem roku we Francji, co jest naprawdę no, osiągnięciem bardzo dobrym, patrząc na to, jacy zawodnicy biorą udział w tym plebiscycie. Mbappé oczywiście wygrał, no bo to było oczywiste. Więc mamy pierwszą część dogrywki za nami. Przechodzimy od razu do drugiej. Tu zmiany nie ma, więc czas troszeczkę tutaj. No nie wiem, czy defensywnie troszeczkę zagrać może, ale zobaczymy to jeszcze. Lannes i broni Domęcz, ale wciąż mamy piłkę. Ugarte. Gagliardi. Podanie do Olazy. Olaza wbiega w pole karne, ale jednak nie wycofuje. Ugarte, Gagliardi. Ależ tutaj piękna klepka i Matias Arezzo. Pięknie to kończy. Bardzo pięknie. Bardzo mądre tutaj zachowanie Gagilardiego, który zagrał dosłownie piękną piłkę, ale zobaczcie, jak Arezzo tutaj się znalazł. Naprawdę piękny ruch i piłkę lobikiem podsyła nad bramkarzem. Coś pięknego. Podoba mi się to. I mamy 1 do 0 przeciwko Walencji. W finale czeka na nas już Real Madryt. Widzimy kontuzję w zespole królewskich, więc mamy szansę. Mamy szansę na jakieś trofeum, ale jednak musimy jeszcze poczekać. Jeszcze musimy poczekać. I mamy to. Mamy to. Piękna, solidna wygrana. Bardzo dobrze. Zwycięstwo to zwycięstwo, dokładnie. 3 punkty to 3 punkty. Więc mamy to. Czekamy, co tu się wydarzy. Chciałem sobie dać to, ale tu mam problem. Więc poćwiczymy sobie karne tutaj. Na przyszłość. Raul Garcia za 1 700 000, także za 2 miliony 30% od transferu mamy, więc wydaje mi się, że to może być naprawdę dobry transfer. Mamy za kogoś ofertę, ale tutaj chyba się domyślam, że to będzie za Mavroponosa, nie. Guridi nas opuszcza. Nie wiem, coś tam. Przyszedł do nas. 3,5 miliona, sprzedany za 14 do Lazio. Mele odrzucił ofertę, ależ tutaj sensacja, naprawdę. Mele odrzucił ofertę Evertonu, naprawdę jestem aż zszokowany. Oj, Wilfried Gnoto, Correira. No, może iść do końca sezonu. Ależ tutaj Mele odprawił z kwitkiem. No coś niesamowitego, coś niesamowitego. Może ponowią ofertę, może ponowią. Może tutaj. Zobaczymy, co tutaj nam dają. 4 miliony dajcie nam. Ja chcę 40% od. Nie zgodzili się. Także 5 baniek. I. Dawać 50% przyszłego transferu. Super sprawa. Ale szkoda, już tutaj Mele miał ofertę. Nohra, ach, szkoda. Bardzo dobry zawodnik. No nic. Czekamy, co tutaj się wydarzy. Aj, szkoda, no liczyłem na tego Mele. Liczyłem, że ten Mele jednak, bo tam była oferta 60 milionów z Evertonu. Myślałem, że jednak się uda to tam no, sfinalizować. Szkoda, bo taki fundusz by nam się przydał, naprawdę. Byłoby dużo możliwości. Więc mamy teraz 2 mecze. Tu analizę meczu sobie dodamy. I. Tak to będzie wyglądało, więc w tym odcinku Real Madryt, jeszcze Sevilla z Granadą raczej mecz sobie odpuścimy. No ten też nam uciekł, szkoda, bo jako skrzydłowy byłby dobry. Podence odrzucił ofertę, bo tu Skin miał ofertę za 30 baniek. Więc teraz pytanie, czy Lucas Torreira byłby dobrym zawodnikiem dla nas? Patrząc na jego atrybuty, wiek, dołączy nam 27 lat, obunożny. Za tą kwotę wydaje mi się, że na pewno byłby lepszą opcją niż
Tutaj na pewno tutaj zmienimy ofertę, bo tutaj 12 jest, damy mu 15, damy mu więcej hajsu, bo to jest zawodnik, który za Torreira Arsenal by chciał 12 milionów, więc nie. Lemos to jest zawodnik, którego my potrzebujemy. Każdy, kto grał w Football Managera 16, 1,5 miliona, więc teraz by nam się przydał w tym sezonie. Ale jednak z tego co wiem, bo on tutaj grał w Las Palmas, więc jednak tego nie będziemy go wykupować teraz, bo niepotrzebne to też jest tam na ten moment. Jednak w tym momencie wolałbym się skupić nad kadrą, którą mam teraz i nad zawodnikami, których mógłbym sprzedać. No szkoda, że te transfery jednak z klubu nie finalizują się. No. Szkoda, naprawdę szkoda. Szkoda tylko tego, że no nie odszedł ani Mele, ani Podence, bo chociaż Podence'a mogę spróbować wystawić. Ach, tego też tam ukradli. No ja cię kręcę, no. Dokładnie. Coś miałem mówić jeszcze. Tak, wystawimy tego Podence'a. Jawara, no, dołączył do nas za free. Także co my tu mamy? Mamy Arezzo. No, Fischera próbujemy cały czas go spróbujemy sprzedać. Rece też próbujemy, no bo jednak to co gra, to co dostał szansę ode mnie w sparingach, to mnie nie przekonał. Aha, bo on jest pewnie kontuzjowany, tak? Podnes, kontuzja. Aha, dlatego może nie przeszedł. Nie o co. 30 baniek go wystawimy. Może się uda. Go chcę cały czas wypożyczyć, ale żaden klub go nie chce wziąć. Więc ciężko. No Mele, szkoda. A jakbym go tak zaproponował? Za 50 baniek komuś. Tutaj mam jeszcze nowego prawego obrońcę. Nie wiem, no tak, wydaje mi się, że... Sorry, no nie chciałem. Sorry, Mele. Ale Podence naprawdę, liczb 0. Brak jakichś tutaj ciekawych aspektów. Także musimy go spróbować sprzedać. Zakupiliśmy go za 13 milionów. Ale jednak nie okazał się to jakiś mega dobry zawodnik, jeżeli chodzi o nasz skład. W poprzednim sezonie bardzo fajnie grał. Bo tu w tej tutaj połowie jednak nie odpalił. Więc no, szkoda. Wypożyczony. Podens. Pewnie porozmawiać. Jest jakiś klub Norwich. Pamiętajcie, nie schodźcie od razu nisko z ofertą. Po milion, po pół. Tak cały czas próbujcie. Zaraz się znajdzie jakiś klub, kto go kupi. Mamy ofertę za kogoś. No za Podence'a nie mamy, więc próbujemy dalej. Ważne, żeby go sprzedać w okolicach 20. Butler. Rodri, Hellas Verona. Dobra, idź. No i tak on nie będziesz grał. Szkoda, bo wychowanek, no ale jednak no. Są lepsi. Kulusewski do Barcelony. Wow. No. Także czas na finał Superpucharu. Zobaczmy, jak to wygląda. Kogo możemy tu postawić w tym meczu.
pewno Lanes w pierwszym składzie. Dagba zostaje. Arezzo strzelił bramkę, to niech będzie. Baj Olaza, jak to wygląda ze zmęczeniem? Nie ma jakichś większych problemów. Damy tak ofensywnie troszeczkę na ten Real Madryt. Damy Marka trochę, no. I tak by wydało mi się, że tutaj Podens jeszcze z ławki lepszym byłby wyborem niż... Więc zobaczymy, co tutaj pokaże nasz zespół. No Jowicz, Reinier, Kubo, Ciurela. No nie jest to jakiś najmocniejszy Real Madryt, ale zobaczymy. Naprawdę może być ciekawie. Lovromajer, pierwsza minuta. Oj, poprzeczka, proszę Państwa, co za sytuacja. Ależ to mogli zacząć, ależ to mogli zacząć. Naprawdę pięknie. Zobaczmy sobie tutaj ławkę Realu Madryt. Alvaro Carrillo. Środkowy obrońca. Spina Cola, cross Reinier, ależ tutaj dribbling młodego Brazylijczyka i pięknie Dani Martin, pięknie. Muldur, Icardi, Toni Kroos i Luis Felipe nad poprzeczką. Carlos Alenia, ależ teraz Matias Arezzo sam na sam i broni Thibaut Courtois, ale proszę Państwa, co jest za przypadek? Dzisiaj przecież też gra Real Madryt z Realem Betis. Zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z tego meczu. No, wydaje się, że tu może być wynik podobny jak w rzeczywistości. Na co Militao? No to widzę na tej ławce to tylko Icardi jest taki mocny i Muldur. Chociaż Muldur to jest prawy obrońca, więc tu jest jeden napastnik, a raz, dwa, trzech, czterech, pięciu obrońców, więc... Więc nie ma co się bać tej ławki Realu Madryt. Więc skupmy się na naszych tutaj możliwościach. Mam nadzieję, że ten mecz będzie dla nas taki kluczowy, jeżeli chodzi o dalszą część sezonu. W tabeli ligowej mamy szóstą pozycję, ale to top 4 jest takim priorytetem. Super puchar, naprawdę byłoby fajnie mieć. Puchar Hiszpanii, mamy Granadę, więc nie musimy się aż tak bardzo martwić. Ale teraz musimy się martwić, bo właśnie Luka Jovic strzela na 1-0. Cóż za piłka za naszą obronę. Zobaczcie, cross, Spinazzola. I zero pressingu ze strony Laneza. Diallo zgubiony. Jovic sam na sam. Słabszą nogą. 1-0. Czas się obudzić. Czas się obudzić tutaj. W tym spotkaniu. Bo naprawdę jest to jeden z najsłabszych Realów Madryt, jaki widziałem w FM-ie. Naprawdę na przestrzeni kilku edycji. Jest to naprawdę słaba ekipa. No wiadomo, może ci taki Reinier, no nie jest to jakiś warto, widzicie, 5 milionów. Kubo też nie jest jakimś niesamowitym zawodnikiem, przynajmniej tutaj, no widzicie, no wartość 8, no jakbym chciał go kupić, to nie będą chcieli pewnie 70, no ale to nie jest jakiś niesamowity, nie są to jacyś ci zawodnicy nie tworzą zachwytu, przynajmniej na przykład jak ja patrzę na to, jak gra ten zespół, jakie są możliwości, to jednak tutaj żadnego zachwytu nie ma. Czas na pierwszą zmianę, Samuel Chukwueze pojawia się na boisku. Czas tego Marka Roque zmienić. Jovic pakuje na 2-0. Ależ bomba, proszę Państwa. Ależ bomba. Casemiro. Carvajal. No i Bayi daje tutaj miejsce. Luka Jovic podwyższa na 2-0. Dobra, Roque zejdzie, bo tu mamy 2-0. Czas podkręcić trochę podania, żeby było bardziej bezpośrednio. Ach. Olaza i przyjmuje piłkę Courtois. Ależ tutaj Jovic tworzy nam naprawdę dużo problemu. I Lovromajer tuż obok lewego słupka bramki Thibaut Courtois. Mark Ciuciurella strzela nam na 3-0, aż mi się nawet nie chce patrzeć na tą bramkę. No nic.
Czas tutaj zmienić, niech wejdzie Gagilardi, zamienimy ich tylko miejscami. No i to byłoby chyba na tyle, jeżeli o nasze tutaj ambicje w Superpucharze. No szkoda, no 8 strzałów, 2 celne. No Real wykorzystał to, co miał. My jak nawet mieliśmy, to tego to nawet nie spróbowaliśmy jakoś to tutaj groźniejszego strzału. Widzimy Exported Goals 0,83, więc to jest jakieś nieporozumienie. No wiadomo, Real też strzelił z półtora akcji, 3 bramki. No nic. Niesmak pozostaje. Niesmak pozostaje. Porażka. Szkoda, no szkoda. Ale, no niestety, no szkoda po prostu tego, że nawet nie strzeliliśmy jednej bramki, bo to jest właśnie takie, no boli coś takiego, że jedziemy na finał pucharu i nawet nie oddajemy bardzo groźnego strzału, który mógłby zagrozić bramce bramkarza drużyny przeciwnej. Podens jest tutaj, no już jakiś żaden klub nie jest, już nikt nie jest nim zainteresowany. Na pewno zaraz się ktoś znajdzie. Tutaj mamy piłkarze zrzuceni. Ceballos odrzucił tutaj. Chiny. Zobaczymy, ile Ceballos by chciał od nas pieniążków. O, nie chce nawet z nami rozmawiać. On przychodzi do nas. Czas na Sevillę. Co? Przyszedł. Kto to jest w ogóle? Czy on gra w rezerwach? Co mnie interesuje on? Ale co to jest? Co to jest? Czemu gościu z drugiego zespołu przychodzi do mnie, że on chce kontrakt? Co to jest? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Prawda, nie rozumiem. Także w następnym odcinku będzie tutaj Granada, Barcelona, naprawdę ciekawe spotkania. 25 baniek, no. Kup go ktoś. Aj ty. Jak chciałem więcej. Aha, bo oni dali 25. Ach, szkoda. No, to jeszcze lepiej. Przeciępienie. No nic. Czekamy. Może zaraz się pojawi ktoś tutaj z jakąś ofertą niesamowitą. Ale szkoda. Szkoda naprawdę tego Gnoto. Naprawdę mocny zawodnik. Nie dajemy kontraktu. Anglicy nam są niepotrzebni. Więc mamy mecz w La Liga teraz. Teraz bym się chyba pozmieniać. Podens, Ugarte. Nie, Ugarte zostaje już. Ugarte już nie jest dostępny do wypożyczenia. Więc do Podensa tutaj. Ktoś by chciał go, ale jeszcze nie wiedzą kto i się muszą dogadać, kto go może kupić, kto go nie kupi. 20. Dokładnie. Nie zgodziłem, nie dałeś rady. No. Raspadori 7,5 miliona, naprawdę dobry transfer. Jordan Gutierrez w końcu dostał jakieś wypożyczenie. Fajnie, jakby tu jakieś jeszcze pieniądze wpłynęły, bo tutaj ten zawodnik, którego kupiliśmy za 3 miliony, naprawdę zadowolony jest. Ja też jestem zadowolony, że się udało go wypożyczyć. Także ja sobie tutaj zaraz transfery pomyślę. O, Daniuma lewo, tylko on jest prawonożny? Tak. Widzicie, już się tworzą możliwości. Tanie, bo to o to chodzi. On do kiedy ma kontrakt? 24. Aha, to za rok. No to za rok go kupimy. Także czas na mecz z Sevillą. Diallo puści ten mecz.
Sangare w miejsce Ugarte. Chociaż Artur Marquez lepszą opcją mi się wydaje, patrząc na to, jaki jest tutaj potencjał w nim. Zirkze zagra w pierwszym składzie, Czuk w UEZ też. I tak bym widział skład na ten mecz, chociaż jeszcze Bayi niech sobie odpocznie. I to było chyba tyle, no. Też Nuno Tavares, Olaza też mógłby sobie odpocząć. I Arezzo też, Alfredo zagra z ławki. Alfredo, no. Zobaczymy, czy ten Alfredo tutaj może dać nam coś ekstra w tym sezonie. Powodzenia. Jesteśmy skupieni. Naprawdę musimy walczyć tutaj o każdy metr boiska. Naprawdę. Dagba, Lovro-Majer. Ach, Josip Iličić. I piłka w drugą stronę. Rony Lopez, Marcos Acuña przedziera się lewą stroną boiska. Teraz podanie do Ronego Lopeza. Przyjmuje piłkę Lovro-Majer. Ależ tutaj schodzi. Lewą stronę boiska Samuel Chukwueze. I Lovro-Majer. Ależ tutaj poprzeczka. No, dzieje się, dzieje. Naprawdę dzieje się. Dostawaliśmy dużo ofert, za dużą ilość zawodników, ale nie możemy też sprzedać wszystkich, wymieniać składu co chwilę. Ale musimy, jeżeli ktoś u nas się nie przebił po roku, nie zrobił liczb, no to niestety musimy się z nim pożegnać. Takie są realia. Musimy być klubem, który... Musimy być taką firmą, która zarabia. Musimy być takim czymś. Właśnie, takim czymś. Nie chcę swojego składu. Ważne, byśmy się utrzymali tutaj w top 6, top 5, bo to jest cel na ten sezon. Więc wydaje mi się, że damy radę. Ależ teraz Dagba przejęcie, ale tutaj odbijanka. Czuk Fueze. Ależ tutaj Lovro-Majer i mamy 1-0. Druga bramka dopiero w sezonie Chorwata. Naprawdę ubogi bilans, ale może się rozstrzela. Może teraz będzie to jego właśnie 5 minut, żeby wziąć Real Betis pod swoje, wziąć na swoje barki ten cały ciężar tego tutaj, tej presji, która jest na nas po poprzednim sezonie, gdzie zdobyliśmy mistrzostwo. Naprawdę dużo tutaj jest takich naprawdę ciekawych sytuacji, ale też dużo ciekawych zawodników, którzy jednak muszą podjąć to ryzyko, muszą jednak powiedzieć tak, my chcemy, żeby Real Betis w tym sezonie też powalczył o mistrzostwo i właśnie Samuel Chukwueze, zawodnik kupiony na początku tego sezonu za jakieś grosze, jest na ten moment naszym najlepszym strzelcem w chyba wszystkich rozgrywkach, z tego co pamiętam. To jest chyba naprawdę jeden z lepszych takich transferów, jednych z lepszych wejść zawodników, których miałem takich karierach właśnie jak Real Betis. Trochę mnie ten Charles Alenia trochę mnie tutaj zaskakuje, ale 6,81 według mnie bardzo, bardzo dobre liczby. 6,81 to jest już dobre, jeżeli koło siódemki zawodnik się trzyma, no to to już jest gracz taki, który musi grać tam w okolicach 6,6. 6-7, no to już tutaj można myśleć nad może odstawką. Jeżeli ktoś gra tam w okolicach 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, no to trzeba sprzedać. Także 2-0. Ach, 2-1. Leo Duarte. Po takim cymbergaju w polu karnym. No. Na razie zaskakuje mnie gra mojego rezerwowego napastnika, czyli Joshua Zirkze. W ogóle ten zawodnik przyszedł do nas na początku tego sezonu. Liczyłem, że będzie to jakiś zawodnik, który z ławki da nam tutaj możliwość. Wypożyczyłem aż do San Etienne, z tego co pamiętam, Lassine Traore. Z nadzieją, że młody Joshua da nam tutaj coś ekstra. W tym sezonie, jednak no jest to na razie wielki zawód, dlatego w jego miejsce pojawi się na boisku Alfredo.
Alfredo kupiony niedawno z Atletico Madryt, z tego co pamiętam. Suso, El Nesyri i mamy 2-2. To jest właśnie problem. To jest właśnie coś, co się zastanawiam o przydatności Mark Roka. Zobaczcie, jaki tutaj defensywny pomocnik, który powinien grać na pozycji numer 6, jest nagle na środku pola karnego i Alenia, który jest wysunięty, rozgrywający, musi kryć zawodnika. No to są takie niesmaczne sytuacje. Atletico Madryt pokonuje Barcelonę 3-0, Real wygrywa 2-0 i Real Madryt jest na ten moment liderem La Liga. No niestety, no ważne, że zdobywamy punkty, bo nie zawsze świeci słońce, o tym też trzeba pamiętać. Ale też musimy troszeczkę tą formę złapać. Musimy złapać ten wiatr, żagle. Ale tutaj jeszcze nie koniec. Podens i Alberto to tam mógłby nagrać hymn nowy. Dla kanału jakiś. No nic. Real Betis, Sevilla, 2-2. Rozczarowanie. Może jednak coś, czego powinniśmy się spodziewać. Nie wiem, ale to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek.